Rozbudowany i unowocześniony oddział pediatrii w Szpitalu Śniadeckiego to 11 pokoi, w których przebywają młodsze i starsze dzieci. Na potrzeby oddziału przeznaczono też sale, które kiedyś zajmował oddział chirurgii dziecięcej. Liczba łóżek powiększyła się z 30 do 40, a wyposażenie jest całkowicie nowe. Było kiedyś 30, teraz mamy 40 łóżek. Jest to duży, wszechstronny oddział, podzielony na dwa odcinki. Oddział pediatrii powiększył się prawie dwukrotnie, a to oznacza, że mali pacjenci oraz ich rodzice na poprawę komfortu narzekać już nie muszą. Możemy spać też na fotelach jako rodzice, czuwać przy dzieciach. Inwestycja modernizacji oddziału w sądeckim szpitalu była rozpoczęta jeszcze przez poprzedni zarząd województwa, którego działania poparli nowi samorządowcy. Tutaj zostały przekazane środki samorządu województwa małopolskiego. To było bardzo ważne dla tych biednych dzieci, które tutaj trafiają na leczenie. Otwarcie nowego oddziału to dobra wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców całego powiatu nowosądeckiego, bo Szpital Śniadeckiego jest jedyną taką placówką w tym regionie.